dziesięciu zdradzonych polskich bohaterów. Dziś będzie o polskich bohaterach, którzy zginęli tak, jak nie powinni zginąć. W niektórych przypadkach będzie mowa o zdradach bezpośrednich, a czasami o zdradzie przez całe państwo, gdyż jak wiemy Polska za czasów Bieruta skazała wielu Polaków na śmierć. Stanisław Marchewka, pseudonim Ryba. Ryba był ostatnim oficerem podziemia Połakowskiego, który zginął z bronią w ręku w 1957 roku. Stanisław Marchewka w 1952 roku rozpoczął współpracę z UB, którego celem był polski żołnierz antykomunistyczny Bruzda. Do spotkania Bruzdy z rybą doszło w lipcu 1953 roku. Ryba opowiedział Bruździe o działaniach podjętych przez UB i wstąpił do grupy, w której działał Bruzda. W trakcie Jednej z akcji bruzda został ranny, a marchewka go dobił, aby ten nie cierpiał. W związku z tym, że ryba nie wydał bruzdy, sam stanął na celowniku UB. Kiedy agenci odwiedzili rybę, ten zaczął strzelać do funkcjonariuszy UB, ale po oddaniu czterech strzałów jego broń zacięła się. Ryba został zastrzelony. Do dziś próbuje się ustalić, kto go zabił. Czy jeden z poruczników UB, czy też zginął przypadkowo od ognia otworzonego przez kolegów. Stanisław Sojczyński, kapitan piechoty Armii Krajowej, organizator i dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego. Do aresztowania Stanisława Sojczyńskiego doszło 27 czerwca 1946 roku w Częstochowie. Bezpiece pomógł w tym Henryk Brzuska. Stanisław Sojczyński, wraz z podkomendantami, sądzony był w procesie dowództwa KWP w dniach 9 grudnia, 17 grudnia 1946 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy. Włodzi. Kapitana Sojczyńskiego i jego pięciu podwładnych stracono 19 lutego 1947 roku w Łodzi na trzy dni przed ogłoszeniem amnestii. Nie wiadomo gdzie został pochowany. Kazimierz Chmielowski. Pseudonim Rekin. Polski żołnierz ZWZ AK, żołnierz III Wileńskiej Brygady AK, 5 Wileńskiej Brygady AK i zastępca dowódcy III Brygady Wileńskiej NZW. Po rozbiciu oddziałów AK został aresztowany przez NKWD, został wywieziony do obozu na przełomie kwietnia i maja 1945 roku uciekł z obozu i dotarł do Wilna, następnie Białego Stoku, gdzie spotkał swego byłego dowódcę. Romualda Burego Rajsa, a następnie wszedł w skład jego oddziału. W dniu 3 grudnia 1948 roku został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Aresztowanie nastąpiło w wyniku zeznań Romualda Burego Rajsa który miał nadzieję, że uratuje swoje życie. Rajs podał miejsce pobytu rekina, oskarżył go również o dokonanie pacyfikacji wsi białoruskich na Podlasiu i rozstrzelanie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pod Brzozowem, co było kłamstwem. W dniach 19-27 września 1949 roku Chmielowski był sądzony wraz ze swoim dowódcą Burym w pokazowym procesie odbywającym się w sali białostockiego kina. 1 kwietnia 1950 roku został zabity strzałem w tył głowy. Miejsce pochówku nieznane. W 1995 roku Sąd Warszawskiego okręgu Wojskowego uznał wyrok śmierci wydany na Rekina za nieważny dla tych wszystkich zagorzałych wielbicieli Burego. Bury był zdrajcą, a Rekin był bohaterem. Józef Franczak, pseudonim Lalek. Wachmistrz Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski 1939 później, związany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, 10 lutego 1953 roku przeprowadzał akcję w piaskach, aby zdobyć fundusze na przetrwanie zimy. Słuchajcie, nie okłomujmy się, żołnierze działali jak bandyci, tak z reguły działają wszyscy rewolucjoniści, siedzieli nasi żołnierze wyklęci w lasach, kradli, ewentualnie jak ktoś im coś dano to fajnie, za to i atakowali służby państwowe. Fakt, cel był szlachetny, ale sama działalność była dość bandycka, tacy zbójnicy z nich byli trochę. W trakcie, no inaczej tego nie można nazwać, kradzieży... Kasjer zdążył wezwać na pomoc milicję. Do 21 października 1963 roku lalek ukrywał się, bez przerwy będąc jedną z najbardziej poszukiwanych w kraju osób. W poszukiwanie Franczaka zaangażowało się w 100 tajnych agentów UB. Wreszcie został wydany przez Stanisława Mazura, brata astryjecznego swojej narzeczonej, który był tajnym współpracownikiem UB. Józef Franczak został zastrzelony 21 października 1963 roku o godzinie 15.40 w nocy o 21 ciało Lalka przewieziono do Akademii Medycznej w Lublinie. Pochówku bezimiennego, podobnie jak w przypadku jego współtowarzyszy broni, służby dokonały potajemnie na cmentarzu przy ulicy Unickiej. Cztery dni później w nocy rodzina wykopała jego nagie, pozbawione Wyciało i dokonała godnego złożenia zwłok do grobu. August Emil Fieldorf, generał Brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca KDW Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego AK, pośmiertnie oznaczony orderem Orła Białego. W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 roku zgłosił się do rejonowej komendy uzupełnień w Łodzi i ujawnił się, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Po wyjściu ze siedziby. Rejonowej Komendy Uzupełnień został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej. Później został przewieziony do więzienia Mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej 37 i oskarżony o wydanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur, Feldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych generała Feldorfa, których torturowano, generał został 16 kwietnia 1952 roku skazany w sądzie wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy przez sędzią Marię Górowską na karę śmierci przez powieszenie. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie na Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia jego pamięci. Stefan Rowecki, polski wojskowy generał dywizji wojska, polskiego komendant główny związku walki zbrojnej od czerwca 1940 roku do lutego 1942 roku dowództwa armii krajowej, wczesną wiosną 1943 roku odnalazł roweckiego członek siatki NKWD w Warszawie Bogusław Rynkiewicz i zaproponował zwierzchnikom jego likwidację. Jednak jej kierownik Czesław Koniecki po konsultacjach z Moskwą i kierownictwem polskiej partii robotniczej, nie wyraził. Komuniści mu odpuścili, naziści już nie. Został wydany Niemcom przez agentów Gestapo. Wśród nich była Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein i Eugeniusz Świerczewski w 1944 roku. Tak to byli Polacy, którzy byli w AK a współpracowali z Niemcami. Został zdekonspirowany i aresztowany 30 czerwca 1943 roku około godziny 9.30. Aresztowania dokonała ekipa Gestapo. Został przewieziony do siedziby Gestapo, Szucha 25, a później przetransportowany samolotem do Berlina. Tam stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałania i został osadzony w połowie lipca 1943 roku w obozie koncentracyjnym. 1 sierpnia 1944 roku Henryk Himmler na o wybuchu powstania warszawskiego nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana Roweckiego. Według powojennych ustaleń historyków został zamordowany w obozie koncentracyjnym kilka minut po godzinie trzeciej w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Zygmunt Szany dzielarz. Pseudonim Łupaszko, Major Kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK. W czerwcu 1948 roku UB rozpracowało i rozbiło okręg wileński AK. W rezultacie 30 czerwca 1948 roku w Osielcu pod Jordanowem. Szendzielasz został aresztowany. Natychmiast po aresztowaniu Paszko został przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu Mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej. Przebywał tam 2,5 roku. Do 8 lutego 1951 roku był torturowany. 23 października 1950 roku rozpoczął się proces byłych członków okręgu wileńskiego AK. Szenny dzielasz nie zaprzeczał swojemu udziałowi w podziemiu antykomunistycznym ani nie poprosił o łaskę. Wyrok wykonano 8. lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. Ciało zostało pochowane w tajemnicy w nieznanym przez lata miejscu. Danuta na pseudonim Inka, sanitariuszka 4. Szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady AK w 1946 roku w pierwszym Szwadronie Brygady działającym na Pomorzu. Pośmiertnie mianowana pod porucznikiem Wojska Polskiego Ince, zarzucono członkostwo w nielegalnej organizacji nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej UB, a także podżeganie do ich zabicia. Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany przez majora Dama Gajewskiego. Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946 roku. W okresie PRL komunistyczna propaganda określała Inkę bandytą. Skazanie Danuty, Siedzikówny stanowiło mord sądowy. Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej armii polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz, autor raportów o holokaustie, tzw. raportów Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 roku. Pośmiertnie w 2006 roku otrzymał order Orła Białego, w 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika. Został zatrzymany prawdopodobnie 8 maja 1947 roku. 3 marca następnego roku przed rejonowym sądem wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw. grupy Witolda. Rotmistrz Pilecki został skarżony o zorganizowanie na terenie polskiej sieci wywiadowczej na rzecz generała Andersa oraz wiele innych rzeczy związanych z ingerencją w środowiska komunistyczne. 15 marca 1948 roku Rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej instancji 3 maja 1948. 1948 roku Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. Wyrok wykonano od dnia 25 maja w więzieniu Mokotowskim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy. Leopold Okulicki, generał brygady Wojska Polskiego, współtwórca. ZWZ AK, ostatni komendant główny armii krajowej, komendant główny nie, komendant okręgu łódź ZWZ cicho ciemny. 9 marca 1945 roku okulicki z delegatem rządu Janem Stanisławem Jankowskim otrzymali list od pułkownika NKWD Pimienowa, występującego jako pułkownik gwardii z propozycją rozmowy z upoważnienia marszałka Żukowa rozmówcą ich miał być generał Iwanow Okulicki, był przeciwny podjęciu rozmów, przewidując Podstęp. Na wyraźne polecenie wicepremiera Jankowskiego zgodził się towarzyszyć delegatowi rządu i przewodniczącemu Rady Jedności Narodowej Kazimierzowi Purzakowi. Wcześniej, mianował pułkownika Jana Rzepackiego pseudonim do nim prezes swoim zastępcą na wypadek aresztowania. Prowokacja udała się tylko dlatego, iż obiecano im lot do Londynu, by stamtąd po uzgodnieniu stanowisk z rządem RP na Uchodźstwie i Churchillem udać się na Kreml. Samolot z okęcia wystartował jednak do Moskwy. A porwani usłyszeli od nieznajomego oficera radzieckiego, który przedstawił się im jako Iwanow, że lecą do Moskwy, gdzie porozmawiają z kim należy. Na procesie twardo i nieustępliwie bronił dobrego imienia AK i Polskiego Państwa Podziemnego. Nie ujawnił żadnych istotnych szczegółów na temat nie. Okulicki i pozostali aresztowani, odmówili skorzystania z usług adwokatów sowieckich i bronili się sami. 8 października 1945 roku rozkazem Szefa sztabu generalnego Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, generała Stanisława Kopańskiego, został skreślony ze stanu Polskich Sił Zbrojnych dla celów ewidencyjnych i gospodarczych, przestając być formalnie żołnierzem i generałem Rzeczypospolitej. Po 1945 roku jego los pozostawał nieznany. Jak się później okazało, zmarł 24 grudnia 1946 roku w szpitalu więziennym w Butyrkach. Według dokumentów szpitalnych nie można go było operować z powodu. Niedrożności jelit, według specjalistów więziennych, taka niedrożność powstaje w wyniku częstych kopnięć w brzuch. Muzyka